Za chwilę rozpoczniemy celebrowanie Najświętszej Ofiary Chrystusa. 18 maja, więc w rocznicę urodzin, 97. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, więc będziemy dziękować Najświętszej Świętej za dar życia, pontyfikatu, świętości Jana Pawła II. Mszy Świętej będzie przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz i ta msza święta, jak wiemy, będzie transmitowana drogą internetową, także będą się mogli łączyć z nami ludzie i z Polski, i z całego świata. Intencje tej mszy świętej ksiądz Paweł odprawia za zmarłą świętej pamięci Krystynę Rzepka. Natomiast ksiądz Krzysztof modli się w intencji Karola, prosząc o szczęśliwy przebieg operacji.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Drodzy czciciele świętego papieża Jana Pawła II Wielkiego, dzisiejszą Eucharystię sprawujemy w szczególnym miejscu i w szczególnym dniu. Miejsce jest szczególne, bo znajdujemy się w kaplicy kapłańskiej w dolnej części sanktuarium św. Jana Pawła II na krakowskich Białych Morzach. Kaplica ta została zaprojektowana na wzór wawelskiej krypty św. Leonarda, gdzie ksiądz Karol Wojtyła odprawił swoją mszę prymicyjną 2 listopada 1946 roku, nazajutrz po przyjęciu świecy kapłańskiej. W tej kaplicy na posadzce leży płyta z grobu Jana Pawła II, który znajdował się w grotach watykańskich do beatyfikacji. Wspomniałem, że także w szczególnym dniu odprawiamy mszę świętą. Dziś bowiem przypada 97. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Przyszedł na świat 18 maja 1920 roku. W wolnej Polsce, tak jak on często podkreślał. Jest on i był największym z rodu Polaków. Stał się dojrzałym owocem ponad tysiącletnich dziejów Chrystusowego Kościoła na polskiej ziemi. Za wstawiennictwem świętego papieża powierzmy Bogu w tej mszy świętej wszystkie nasze sprawy, także sprawy Krakowa, sprawy naszej ojczyzny. Aby nasza modlitwa była miła Bogu, przeprośmy Pana za nasze niewierności i prośmy Go o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm łaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II papież kierował całym Kościołem. Spraw prosimy, abyśmy dzięki Jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawcze łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie po długiej wymianie zdań przemówił Piotr do apostołów i starszych. Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa proroków, bo napisano: potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia. To są jego odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co udoszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Oto Słowo Boże. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Pośród narodów głoście chwałę
śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Każdego dnia głoście Jego zbawienie. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, jak zawsze Słowo Boże odczytywane podczas Eucharystii pomaga nam głębiej wniknąć w sens przeżywanych przez nas wydarzeń lub spraw codziennego życia. Dzisiaj uwaga naszego umysłu i serca koncentruje się na osobie i dokonaniach świętego papieża Jana Pawła II w rocznicę jego urodzin. Dziś nie ulega wątpliwości, że okazał się on opatrznościowym darem dla współczesnego Kościoła, ale także dla świata. Polska zawdzięcza mu wolność. Od jego błogosławionej śmierci i odejścia do domu Ojca minęło już 12 lat, a jednak pozostaje on nadal obecny w życiu i świadomości całego Kościoła. Dlatego staramy się odczytać, co chciał nam przekazać i co przekazał swoją postawą i służbą, swoim nauczaniem i świętością, swoją osobą. Zapisana przez Jana Ewangelistę rozmowa zmartwychwstałego Pana z Szymonem Piotrem dotykała najważniejszych spraw nie tylko dla tego galilejskiego rybaka, ale dla każdego z uczniów, których Jezus powołuje i posyła. Podczas tej rozmowy padły trzy uroczyste, niemal identyczne pytania, na które apostoł odpowiedział pokornie i z głębokim przekonaniem. I za każdym razem usłyszał to samo. Najważniejszą sprawą tego dialogu na brzegu jeziora Tyberiackiego była miłość. To ona, szczera miłość osoby Jezusa Chrystusa, jest fundamentem życia i służby każdego prawdziwego ucznia ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Ta prawda odnosi się do każdej i każdego z nas, ale tym bardziej odnosi się do tych, którym Jezus powierza pasterską odpowiedzialność w swoim Kościele. 25. rocznicę pontyfikatu Jan Paweł II ujawnił Kościołowi z całą prostotą i pokorą, że identyczny dialog odbywał się każdego dnia w jego sercu. Wpatrywał się w spojrzenie Chrystusa, który znał jego ludzkie ułomności, ale ośmielał go, by podobnie jak Szymon Piotr z ufnością odpowiedzieć: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Oto tajemnica serca papieża. Oto tajemnica jego świętości. Oto najgłębsze źródła jego nieprzeciętnej i ofiarnej służby Kościołowi i światu. Bo jak są pełne wdzięczności na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie. Oprócz Janowej Ewangelii, zapisem dialogu miłości, odczytywanej podczas liturgicznego wspomnienia świętego papieża, Kościół sięga także do starotestamentalnej księgi proroka Izajasza, by ukazać treść, doniosłość i piękno pasterskiej posługi Jana Pawła II, nazywanego Piotrem naszych czasów,
przez 27 lat papieskiej posługi. Do tej służby przygotowywał się w Kościele Krakowskim. I to w trudnych czasach zmagania się o prawdę, o Bogu i o człowieku w konfrontacji z totalitarnym i bezbożnym komunizmem. Dlatego już jako biskup Rzymu mógł powiedzieć w Polsce, ale także całemu Kościołowi i światu, że człowiek sam siebie nie może zrozumieć do końca bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwość, właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. W centrum rozległego nauczania Jana Pawła II był zawsze Chrystus. To On, Syn Boży i Odkupiciel człowieka, był i jest najważniejszą dobrą nowiną, głoszoną od 2000 lat i przypominaną światu przez Kościół. Jan Paweł II wpisał się w tę historię i w dialog zbawienia potrzebny każdemu człowiekowi. Święty Jan Paweł II wiedział, że naszemu niespokojnemu światu potrzebne jest miłosierdzie Boże. Dlatego tak doniośle głosił tę wielką tajemnicę. Wiedział, że fundamentem każdego społeczeństwa i narodu jest rodzina. Dlatego tak bardzo zabiegał o jej dobro, o szacunek dla życia każdego człowieka. Wiedział, że przyszłością i nadzieją Kościoła są młodzi. Dlatego zajmowali oni w jego pasterskim sercu szczególne miejsce. Z tej miłości zrodziły się Światowe Dni Młodzieży, które obchodziliśmy chociażby w zeszłym roku tu w Krakowie. Jakie przesłanie kieruje do nas dziś święty papież? Podobnie jak jemu, również każdemu z nas Bóg wyznaczył drogę miłości i służby. Do nas należy rozpoznanie tej drogi, biorąc pod uwagę nasze osobiste uzdolnienia umysłu i serca, a także potrzeby otaczających nas bliskich i nie tylko bliskich osób, aby wnieść nasz osobisty wkład w ich życie, budowę lepszego świata, lepszych rodzin, umacnianie wspólnoty Kościoła. Droga życia Karola Wojtyły zaczęła się 97 lat temu w Wadowicach i zaprowadziła go do współczesnego świata. Głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa słowem, służył Kościołowi jako mądry przewodnik, przemawiając najgłębiej do wszystkich swoją osobistą świętością. Droga zdobywania świętości, czyli droga miłości i służby, jest otwarta przed każdym z nas. Również do nas Jezus nieustannie kieruje pytanie o miłość. A odpowiadać powinniśmy Mu nie tylko słowem, ale przede wszystkim dobrym chrześcijańskim życiem, tam, gdzie On czeka na miłosierną miłość okazywaną naszym braciom i siostrom. Święty Janie Pawle II, a mówię to przed jego relikwiami, relikwiami krwi, prowadź nas do źródeł miłości. Prowadź nas do Jezusa Chrystusa i oręduj za nami u Boga. Amen. Skierujmy do Boga Wszechmogącego nasze wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, Ojca Świętego, za Kościół naszej Ojczyzny,
Módlmy się w tych intencjach, z którymi przyszliśmy dzisiaj na tę Eucharystię, do tej kaplicy, do tych relikwii Jana Pawła II. Prosimy Cię, Jezu, o mądrość i roztropność dla biskupów i kapłanów, zatroskanych o dobro całego Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, o odwagę respektowania Bożego prawa miłości dla rządzących i polityków. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, o otwartość serc i umysłów na Twoją naukę dla wyznawców judaizmu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, o łaskę wytrwania przy Tobie dla wątpiących i przeżywających życiowe trudności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, o wysłuchanie wszystkich naszych modlitw, modlitw, które przynoszą tu pielgrzymi, aby Bóg za Twoim stawiennictwem spełnił ich pragnienia serc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach sprawowanej tej mszy świętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, o wierność Twoim nakazom dla nas, zgromadzonych na tej mszy świętej. Przede wszystkim, abyśmy umieli w naszym życiu na co dzień żyć miłością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, wysłuchaj tych próśb wspólnie skierowanych do Ciebie, a także tych, z którymi przyszliśmy tu na dzisiejszą Eucharystię. Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu Janowi Pawłowi II, przynosimy dary na ofiarę, która gładzi grzechy całego świata. Wejrzyj na nas łaskawie i spraw, aby ta ofiara przyniosła nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i sławierne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi II, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem, obecnym wśród nas księdzem kardynałem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania.
i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem Wielkim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś wyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Jezu, prosi, utaj.
Módlmy się. Panie nasz Boże, niech najświętszy sakrament przez nas przyjęty rozpali w nas gorącą miłość, która pobudziła świętego Jana Pawła II do wytężonej pracy dla Twojego Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I niech mnie Pańskie będzie błogosławione. Teraz wspomożenie naszym imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.
Janie Pawle II, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami. Janie Pawle II, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami. Janie Pawle II, apostole miłosierdzia Bożego, módl się za nami. Bogu, bogatemu w miłosierdzie, chcemy w modlitwie wstawienniczej, wzywając orędownictwa świętego Jana Pawła II, powierzyć wszystkie intencje, które pielgrzymi przynoszą do tego sanktuarium i proszą o modlitwę przy relikwiach świętego Jana Pawła II. Tak jak kiedyś przy grotach watykańskich, tam gdzie znajdował się grób papieża, ludzie zostawiali listy. Tak dzisiaj te listy są tutaj przynoszone do tego sanktuarium i odczytujemy przy relikwiach świętego papieża, prosząc o jego modlitwę. Powierzamy wszystkich, którzy to miejsce stanowią. Księdza kardynała Stanisława Dziwisza, inicjatora, budowniczego i wielkiego dobrodzieja Centrum Jana Pawła II. Modlimy się dzisiaj i zawsze za księdza kustosza, budowniczego tego miejsca, wszystkich kapłanów tutaj pracujących, posługujących, wszystkie siostry, które pracowały i będą pracować w naszym sanktuarium, wszystkich zajmujących się sprawami biurowymi, pracującymi na budowie, a szczególnie dobrodziejów i ofiarodawców tego miejsca oraz te intencje, które zostały powierzone, szczególnie z prośbą o modlitwę podczas tej mszy świętej, w intencji Karola o szczęśliwy przebieg operacji, o dar życia wiecznego dla świętej pamięci Krystyny Rzepki, o zdrowie dla Joanny i Mikołaja, o potrzebne łaski dla nich, o Boże błogosławieństwo dla Marcina, Elżbiety, Łukasza, w intencji Joanny i jej dwuletniego synka Mikołaja, o potrzebne łaski, o potrzebne łaski dla Marty i Kamila, o dar potomstwa dla Magdaleny i Macieja, o zdrowie dla Antoniego i Teresy, o zgodę i miłość oraz szacunek w rodzinie, o jedność i zgodę w rodzinie prosi Danuta, o miłosierdzie Boże dla Marii, Franciszka, Michała, Anieli, Jerzego, o potrzebne łaski dla Silwany Berg oraz dla jej rodziny, o Boże błogosławieństwo w rodzinie Giuseppinny Gatto i Antoniego Grasso oraz za wszystkich dobrodziejów, przyjaciół tego sanktuarium. Modlimy się dzisiaj szczególnie za współorganizatorów tej uroczystości, za samorząd i mieszkańców miasta i gminy Wieliczka oraz wszystkich tutaj obecnych w naszych intencjach, które są w naszym sercu. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. Syn Odkupicielu Świata Boże. Duchu Święty Boże. Święta Trójco Jedyny Boże. Święty Janie Pawle Wielki. Całkowicie oddany Maryi. Przyjacielu świętych i błogosławionych. Gorliwy miłośniku Eucharystii. Misjonarzu wszystkich narodów. Papieżu Bożego Miłosierdzia. Pasterzu prowadząco w czarnie do nieba. Bracie i mistrzu kapłanów. Ojcze osób konsekrowanych. Patronie rodzin chrześcijańskich. Umocnienie małżonków. Obrońco nienarodzonych. Opiekunie dzieci sierot i opuszczonych. Przyjacielu i wychowawcu młodzieży. Dobry Samarytanie dla cierpiących. Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych. Zakochany w krzyżu Chrystusa. Wytrwały w cierpieniu. Wzorze życia i umierania dla Pana. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II, za jego wstawiennictwo, za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę w tym szczególnym miejscu, o czym wcześniej mówiłem, i w tym szczególnym dniu, dniu urodzin wielkiego rodaka, wielkiego papieża, wielkiego naszego przyjaciela. Nie będę wymieniał osób poszczególnych czy grup. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać. Pochwalony Jezus Chrystus. Amen.